Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Luke. Zapraszam Was na siódmy mecz FIFA Ultimate. Stało nam jeszcze 4 mecze do końca 10 lidze. W końcu możecie nam się udało upragniony Amos wywalczyć. Jeden punkt. Udało mi się ostatnio kupić Roberta wczoraj Lewandowskiego, także jest bardzo dobry skład, jak widać. Są po bardzo, bardzo ciężkim treningu panowie. I udało też mi się trafić, no niestety stadion Vicente Calderon, ale wziąłem je, ustawiłem na domowy stadion, także od razu mówię, że dzisiaj zapraszam. Wiadomo, El Clasico, także rekwizyty są bardzo ważne. Typuję dzisiaj wyniczek 3-0 dla Realu, może dajmy 3-1, niech sobie Barcelona strzeli tą bramkę honorową, ale gdzieś w końcówce meczu może. Bardzo przepraszam za to oświetlenie, że jest tak ciemno, no niestety w momencie nagrywania przed deszcz, chmury i tak się ciemno zrobiło. Jest jakiś przeciwnik, z jakimś Smoleńskiem gramy. Tylko czy gościu podejmie tutaj walkę? Bo widzę, że na razie cisza i nic się z nim tutaj nie dzieje. No, dawaj. Nie mamy czasu. Robert się musi tutaj rozgrzać. Grałem nim 3 mecze, no i w 3 meczach strzelił mu jedną bramkę, no jak na razie nie prezentuje się zbyt dobrze. Myślałem, że będzie lepiej grać, ale to kwestia czasu, wiadomo. Musiał rozegrać kilka spotkań. No i co? On chyba widzę, że tutaj nie żyje. Także cóż, cofamy i szukamy kolejnego zawodnika. Oby nie trafić tylko na tego samego, bo nie chce mi się czekać na gościa, który będzie mi tutaj czekał i denerwował. I widzę, coraz ciemniej się robi, coraz ciemniejsze chmury tu przychodzą, no ale nie chce mi się wstawać i światło świeci, po prostu lenistwo sobota, tak więc trzeba odpoczywać i szykować się już na wielkie derby. Mentalnie trzeba się przygotować, psychicznie, bo u mnie to różnie. Mogę oglądać spokojnie mecz, a mogę oglądać po prostu mecz. No wiadomo jak. No zagramy sobie ci pomarańczowym z tym strojem. Jest Robercik już na pierwszym planie. Kogo on tutaj ma? Złote. Chelsea. BPL widzę. BPL. Ciężko będzie. Ale uda się dzisiaj. To się uda. To jest... Jak się wczoraj udało Kevina De Bruyne wylosować po drugim losowaniu, także może ci się uda i powinno się udać awansować. Jedyny punkt, chociaż 1-1, 0-0 i tragiczne warunki. Widzę, że wysoko podchodzi mi tutaj i zaczynamy tradycyjnie do tyłu. Do Tytonia. I Tytoń co zrobił? Nie wiem co zrobił. Po prostu zagrał, cholera wie co zagrał. Dobra, spokojnie, ale troszkę rwie. No widzę już. Pierwsza sytuacja dla przeciwnika. Tnie mi trochę. Cholera. No i faul, to jest żółta karta. Czy to był faul? Ale rwie trochę jest lekkie opóźnienie. Ze względu, że mi się ściąga ten durny update, którego nie chce mi się też zatrzymywać. Dobra. Nie takie mecze się wygrywało, które cięło. Zaczynamy tutaj. Od głupich strat, Tytoń wyjdzie, nie wyjdzie dobrze, Tytoń, piąta minuta. Rozegranie tutaj na prawo do Macieja Rybusa. Rybusik do Benisza. Benisz to przytrzyma przy linii, pięknie mi to zrobił. Do środeczka, dobrze, chociaż że udało się tą piłkę utrzymać. Rybus do Roberta, Robert szybszy, no niestety nie jest szybszy. I wybija w oś na oślep, na aferę. Musimy to przejąć, spokojnie. Jeszcze raz rozegramy, lewą stroną nie rozegramy, bo tracimy piłkę, ale pięknie mi tutaj Benisz odzyskuje piłkę do Roberta. Robert jest... On jest coś wolny strasznie, coś jest strasznie wolny ten Robert. Może mu się trochę potrenować dzisiaj. Błąd przeciwnika do środka, do Mierzejewskiego. Mierzejewski to przejmie. Musimy zagrać na Roberta. Niech to huknie zablokowany. Wychodzi z kontrą, nie wychodzi. Kamil Glik, ściana po prostu. W tej reprezentacji Olkowski, Błaszczykowski, dorzuci, lekko nie dorzuci, słabo. Benisz wysoko, za wysoko, oddał teraz praktycznie całą prawą stronę.
dla Chamberlaina. Goni go tutaj rybu z krychowiaki, nie dają sobie rady. Łukasz Szukała. Pięknie. Nie za dużo lewą stroną, bo on się potem kapnie. Ale pięknie Benisz, co on robi tu w ataku? Dobrze, że był. Przejął z powrotem, stracił. Warunki widzę są tragiczne, mgła. Dobra. Dobra. Zaczynamy. Teraz grać poważną piłkę, bo znowu straty. Są straty i niepotrzebne straty. Nie na lewo, nie na lewo. Do prawej strony pięknie. Błaszczykowski mi tu przejmie. Olkowski, wypuść Błaszczykowskiego. Błaszczykowski tutaj już ciągnie mi. Tam był faul jakiś, Milik. No gwizdnij to. Jakąś żółtą karteczkę, panie sędzio, może w końcu pokażesz. Bez kartki, bez żadnych tutaj. Coraz ciemniej się robi. Specjalnie wtedy, kiedy muszę nagrywać. Pięknie do Roberta. Robert nie przejmie tego. Jakiś faul? Nie wiem, co to był za faul. Trudno. Gramy dalej. Na aferę. Widzę, że myślałem, że przeciwnik będzie troszkę bardziej mocny, ale... Ale jest do ogrania. No chyba, że jest... Gdzie spalony? Nie wiem, co tutaj gwiznął. Tak jak powiedziałem, myślałem, że będzie troszkę mocniejszy ten przeciwnik, no... No chyba, że jest dobry dzień dzisiaj. Dobry, bo mi tutaj broni Tytoń. Kolejną sytuację, którą mógłbym stracić bramkę. Oj, Rybus. Do lewego. Robert. Zagraj dokładnie, Robert. Nie po to za tyle pieniędzy ci kupiłem, żebyś mi tutaj grał byle co. Pięknie Rybus do Roberta, no niestety. Ale przejmuje Rybus do Adriana. Adrian prawą nogą, no nie może, bo on prawą nogą no nie może strzelać. Nie umie. Dalej rwie troszkę. No nie szkodzi, damy sobie radę. Nie, on już wiedział, że chce tam podać do Błaszczykowskiego i za późno to zrobiłem, za późno. Ale Olkowski, Jezu, ależ ma normalnie silnik chyba zamontowany dzisiaj w tym meczu. No. I pięknie Tytoń i szybkie rozegranie do środeczka. Na Roberta, Robert nie przejmie. Ale szukała do końca. Do końca, nie do końca. Rybus został z samej lewej strony. Gdzie jest Sebastian Benisz? Benisz się zgubił. Nie wiadomo gdzie, chyba we mgle. W tej mgle się gdzieś Benisz mi zgubił. No nie gwizdę faulu, nie gwizdę, bo nie było. Środkiem mi tutaj widzę. Próbuję przejść. No. O Jezus Maria, ależ sytuacja. Ale Tytoń na posterunku. 35 minuta już. Tytoń wyjdzie, złapie pięknie. Robert, dlaczego ma numer 10? Skoro mu dawałem numer 9. Podał mi tutaj sam do siebie. Przejmie to Rybus. Nie dokładnie do Roberta. Bardzo łatwo straciłem tą piłkę teraz. O Jezu, ale przycina. O Jezus Maria, tego się nie, tak się nie da grać. Czemu ty nie widzę spalonego, który był? No. Trzeba mówić o spalonym człowieku? Nie mam komu zagrać. Zagramy na Arka. Zagrałem. Nie wiadomo do kogo. No i co ty robisz? Glik na posterunku do Tytonia, gwizdy kibiców chyba. Jest to, co oni są wolni dzisiaj? Co oni tacy wolni? Może ich przetarnowałem za bardzo? Szybciej, dobrze. Błaszczykowski mi tu wypuści Milika. Milik pokiwa na lewą nogę, przejdzie. Milik, lewa noga! I myślałem, że wpadnie. I coraz ciemniej na tym dworze. Co tutaj mi zawodnik robi? Jeszcze niech ucieknie ten punkt i ten punkt po prostu mnie ucieszy. 42 minuta. Jakie zmiany widzę przeprowadzę, bo jego zawodnicy są bardzo słabi. Nie mają już prawie w ogóle siły. Szybciej gościu, szybciej. Nie ma czasu dzisiaj. Skoki narciarskie. El Clasico. Także jest faktycznie już dzień cały już załatwiony. Jeszcze trzeba nagrywać jeden film. Dokładniej. No chyba będzie moje motto. Dokładniej.
po prostu dobre rozegranie, no. Nie wiem, bo po prostu oni są bardzo słabi, bardzo wolni. Dośrodkuje, będzie kiwał, dośrodkuje. Dobrze mi tu się ustawił. Środkiem, środek. Po prostu co ten środek pola robi? Tytoń, broń to. Wybijaj mi to. Dobrze, na Adriana. Adrian do Arka. Arek, nie przejmie tego. A gdzie jest Benisz? I to już jest koniec pierwszej połowy, która była bardzo słaba, ta pierwsza połowa. W wykonaniu moim, w wykonaniu praktycznie przeciwnika dużo strat. Ale cóż, zapraszam już was wszystkich na drugą połowę, w której postaram się strzelić tą bramkę, nie wiadomo kim nawet może strzelić Tytoń. Także zapraszam was już gorąco na drugą połowę spotkania. I jesteśmy już. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. Musimy zacząć grać teraz bardzo dokładnie, spokojnie, obrona 1-0 starczy nam, nawet 1-1. Dokładnie tak mówi pan Laskowski, bardzo ostrożna gra, dużo strat. Może za bardzo na Lewandowskiego chce grać, no ale wiadomo, on jest bardzo mocny, mi tutaj wypuści, teraz Milika nie ma spalonego. Muszę to teraz wykorzystać, co ja teraz robiłem, błąd, no niepotrzebnie, mogłem zjeść do środka na lewo, mógł to huknąć. Za bardzo, za głęboko wszedłem już Milikiem, już potem nie miałem po prostu pomysłu, co z nim zrobić. Robi się niebezpiecznie. I teraz wyjdzie mi stoi z kontrą, ale szukała na posterunku, no nie, kiwnął go tutaj. Nie mogę dać się tak przejść, no nie mogę dać się tak przejść, no i tracę głupią bramkę znowu. W 51 minucie. Tak, szukała po prostu, zatańczył tam Makarenę. Ale jak się sytuacji nie wykorzystuje, które się nadarzają, no to się traci głupie bramki. Kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą. Ale remis nas tarcza, spokojnie. Nie musimy tego wygrać. Ale też nie możemy tego przegrać, no to był faul, no to był faul. Już przy oddaniu strzału, no wszedł mi tutaj prostymi nogami zawodnika, no ale sędzia tego nie widział. Tak samo jak sędziemu trzeba przypominać o spalonym. Przecież ten Lukaku jest po prostu bezsilny już. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Olkowski, Błaszczykowski, szybciej panie Kuba, szybciej! No i co ty zrobiłeś teraz, Olkowski? Olkowski też mi zaczyna grać słabe mecze ostatnio. Nie umiem znaleźć, znaczy no nie umiem znaleźć, nie ma na razie pieniędzy na Piszczka teraz, bo wydałem pieniądze na Lewandowskiego i na dużo paczek. Udało się to tam trafić, no ale rarytasów potem nie było. Dobra, skupmy się na grze teraz, a nie na paczkach. Musimy odegrać do bramkarza. Wybij to, szybciej. Wybij to, dobrze, dobrze. Lewandowski. Milik, przejmie. Jest, przejął. Wrzuć prawą nogą. Robert, no niestety. Za późno. I znów mi wychodzi z kontratakiem. Po co wychodzę tym środkowym obrońcą? Dobrze, Tytoń dobrze zażegnał tutaj niebezpieczeństwa, wybił na aut. Nie, jednak przy piłce oni są. Nie, jednak jestem ja, udało się. No jednak niestety oni i znowu my, to jest po prostu kopanina, podwórkowa kopanina. B klasa, nawet C klasa. Co się w tym meczu dzieje? Dobrze, Jezus Maria, po prostu serce w gardle. Bo było blisko rzutu karnego. Przejęcie przez Krychowiaka. Krychowiak też jakiś zagubiony we mgle. Mierzejewski do Milika, no jest jakaś sytuacja w końcu. Musi, no i rzut karny! Człowieku, to jest rzut karny przecież! Co on tutaj w ogóle, no nie wiem, no to jest po prostu brak słów, co on tutaj wykonał teraz ten sędzia. No nie wiem, co mam powiedzieć, no przecież był, już praktycznie przy strzale był Milik, a ten go podskosił normalnie, no. Śmiech na sali, panie sędzio. Mierzejewski, jeden, nie, to miałem Błaszczykowski, no, ajajaj, trzeba to wykorzystywać. Normalnie, że mi się głos podniósł z tych nerwów, bo tam był rzut karny, którego nam nie gwiznął. Robert, pięknie, do Mierzejewskiego. No i rzut karny, drugi, tu jest rzut karny, człowieku. Ja go lekko dotknę i zaraz będzie, oczywiście, gwizdeczek, karny, 2-0 i koniec. Przekupiony kurde sędzia jest jakiś.
Dokładnie, Krychowiak, dokładniej! Grało się spokojnie pierwszą połowę, no i dwie sytuacje sędziego, który po prostu nie gwiznął ewidentnych dwóch rzutów karnych. Chociaż jeden. Teraz mi to wyjdzie znowu z kontrą. I 2-0. Aż musiałem normalnie tym padem walnąć, bo... Jeśli myślą o tym, żeby awansować już dzisiaj, muszą coś zmienić. Muszą to zmienić, niech sędzia mi karne gwizdze. Bo faule w końcu jakieś. I 2 gole w 14 minut. Już. Zdenerwowałem się, no i gdzie tutaj? No i gdzie to był faul, człowieku? Gdzie to był faul? Gwiździe specjalnie pod nich. No ciekawe, co powie teraz sędzia. No, na 30 meczu od mojej bramki mi gwiżdże faul. Do środka graj. Do środka zagraj, nie w Murzyna centra. No i... Boże święty, Błaszczykowski, zaraz zejdziesz z boiska. No i Olkowski, no po prostu cyrk. To się wybija. Dobrze, Glik. No i Robert, strata. Graj mi tam tytą na lewo. No na lewo, do Benisza, tam do Rybusa znaczy się. Jezus Maria, jakie to są mameje dzisiaj. Faul. Jaka jest decyzja sędziego? Z żółtą kartką to powinno być. Wiem, że tutaj dobiegnie, ale nie dobiegnie, to blisko nie gram. Tak, to se możesz strzelać normalnie na, nie wiem gdzie, wiatrówką, do kaczek. No i tak by się trafił. Olkowski, wrzuć! No Lewandowski, no kopnij toż mocniej! W Bayernie potrafisz, tutaj też potrafisz. Jezus Maria! Co tu się dzisiaj dzieje? No gdzie był faul? No i tak, jeszcze żółtą kartkę mi pokażę. Lewandowski był faulowany praktycznie też na żółtą kartkę, 2 rzuty karne, nie pokazał kartki, nie gwiznął karnego nawet. Na 40 metrze bramki kartkę mi pokazuje. Co w ogóle, kto to tą grę pisał? Co za barany? Teamy jej pracują. Człowiek jest spokojny, no ale no naprawdę dzisiejszy mecz to po prostu jest śmiech na sali. W wykonaniu sędziego nie strzelę mi trzecią bramkę i tak tego meczu już nawet nie zremisuje. 3 minuty, co to jest 3 minuty? I teraz wyjdę z kontrą i bramkę strzelę na 2-1, kontaktową nie strzelę, bo Robert Lewandowski oczywiście niedokładnie mi zagrywa. A kopnij sobie pięknie teraz do Wuliczka, bo to zagrał pięknie. Nic nie jest w stanie już im odebrać awansu. Istotnie potrzebują zaledwie punktu, a pewnie prowadzą. Kto prowadzi? Kto prowadzi? Człowieku, co ty bredzisz? Jest szansa, trafia w słupek. No i 2-0 przegrywam. No i brawa dla Bartosa. Wyjaśniasz sytuację. Mila by się przydał do rzutów tutaj takich różnych. Tak, koniec, przegrywamy ten mecz. Kończy się wynikiem 2-0. Chociaż ten mecz powinniśmy zremisować. 2 rzuty karne ewidentne. To niestety nerwy mnie puściły dzisiaj trochę. Trzeba było trochę krzyknąć, no ale... Tak, zagraliśmy poniżej możliwości. Gdzie? 2 żółte karne, człowieku, ty tego nie widziałeś. Oczywiście tak jak sędzia, któremu też trzeba było spalonego oczywiście przypomnieć. Romer Lokaku, kurde, zawodnik meczu. Nic, zapraszam was, lajkujcie, subskrybujcie, zapraszam na kolejny mecz, bo po prostu muszę ochłonąć trochę. Bo jestem strasznie nerwowy po tym meczu. Trzymajcie się, cześć.